zastąpi jego nagrodę. Witajcie, kochani. Chciałbym się podzielić taką rzeczą. Jest taki fragment w Słowie o człowieku, który przychodzi do Jezusa i mówi: Panie, co mam zrobić, żeby wejść do Królestwa? To robi, to robi, to robi. Jestem człowiekiem, który od 10 lat nie opuszcza spotkań. Jest wszędzie. Robię wszystko. I znacie mnie. Nie mam co tutaj rozwijać. I odpowiedziałem na pewien impuls, który w czasie rozmowy sobie zapisałem. Rozmawiałem z Arturem, a przeważnie słucham ludzi. Słucham, kiedy mówią do mnie, kiedy jest wiele rzeczy do powiedzenia. Badają słowa: budujesz własne szczęście. Potężnie się we mnie podniosło w ogóle bunt na to, co powiedział mój pastor. Nie zgodziłem się z tym wewnętrznie. Podniosło się wszystko przeciwko temu. Chodziło to za mną bardzo długo. Potem powstało kazanie o mieczu, którym drugi pastor głosił. I cały czas mówię, co jest. Dlaczego tak? Przecież znasz moje serce, Boże, mówię, wiesz, że nie buduję swojego szczęścia. Co z tym jest? I w efekcie słyszę, że na 7 dni zniknął. Znaczy słyszę, widzę wizję, tak? Że mam na 7 dni się po prostu usunąć, zniknąć. I drugą część widzę po prostu siebie całkowicie zarośniętego. To jest ciekawe. Wyjeżdżam w ogóle te 7 dni. Zgadzam się z tym, co słyszę. Wyjeżdżam na 7 dni. Izoluję się, ale nie w taki sposób, jak miałem to zrobić. Poukładałem rzeczy w pracy. Wszystkim poukładałem, powiedziałem co i jak. Przygotowałem grupę domową. I oczywiście się zabrałem. Oczywiście pierwszego dnia nie mogę z sobą nic zrobić. Siedzę, mówię, chociaż słowo poczytam. Nie byłem w stanie czytać. Moje myśli latały wszędzie. Co w kościele, co u tych ludzi, co u tych ludzi. Wszystko mnie interesowało. Drugi dzień zaczyna się grupa. Ja myślałem, że jestem w grupie. Ja wyjechałem na spotkanie z Bogiem. Mam wygodny pokój. Jest bardzo ciepły. Nawet w łazience podłoga była ciepła. Pełen luksus. To był poniedziałek. Już w środę podłoga w łazience nie grzała. W piątek już grzejniki nie grały. Z luksusu swojego stanu przeszłem do surowego stanu. W efekcie okazuje się tylko jedno. Wszędzie i wszystko byłem. Tu słuchając kazań. Odbierałem wszystko tak, jak powinienem odebrać. Wszystko to znałem. 10 lat mówię, wszystko znam. Na każdy impuls Boży odpowiadałem. Zrobić gest proroczy, położyć ręce, uzdrowić, żaden problem. Nawet za kamerą nauczyłem się uwielbiać. Drzeć się, co nie jest w ogóle nagrane. Ale w efekcie byłem jak bydło. Jak bydło, które trzeba po prostu pasterzem elektrycznym kujnąć, żeby coś zrobił. W efekcie wyjechałem. Ten tydzień nie spędziłem tak, jak powinienem spędzić. Ale bardzo jest ważne. Jeśli jesteście na nabożeństwach, jesteście na spotkaniach, ze spotkania na spotkanie jeździcie. Jesteście tu, jesteście tu, jesteście tam. Stańcie, czy faktycznie jest relacja z Bogiem. Bo okazało się, że po tylu latach dowiaduje się, że nie miałem relacji z Bogiem. Odpowiadałem na każdy jego impuls. Ale mu chodziło, żebym usiadł. Bo on mnie powołał po to, żebym z nim był. Żebym z nim usiadł, pobył. On nie powołał mnie, żebym się modlił, żebym czytał słowo, żebym chodził na spotkania. To wszystko jest. Tylko żebym z nim był. To, co Agata kiedyś powiedziała na spotkaniu, że owca, która faktycznie idzie z Bogiem, nie potrzebuje pasterza. Dlaczego? Dlatego, że słyszy Ojca. Wielokrotnie lecimy do nich, żeby usłyszeć odpowiedź na swoje życie. A ta odpowiedź jest na wyciągnięcie ręki. Amen.
Amen. Amen. To są ważne rzeczy.